W sumie razem kiedyś liczyłem, jest na świecie około 10 milionów rodzajów śrubek. I Państwo myśleli, jak to się dzieje, że przy takiej ogromnej różnorodności tych śrubek, zawsze jak potrzebujemy śrubki, to śrubka w sklepie jest. Taka czy inna, jak nie, to trzeba poszukać, prawda, może w internecie można znaleźć, ale zawsze potrzebną śrubę czy wkręt człowiek dostanie. Dzięki czemu to wszystko działa? Dzięki czemu zawsze mamy potrzebną śrubkę? Otóż główną przyczyną jest to, że nie istnieje Ministerstwo Śrub i Wkrętów. Wielce czcigodny panie Januszu, pański umysł ścisły w sposób oczywisty powinien zauważyć, że niebezpiecznym jest rzucać publicznie takie pomysły. Bo teraz z pewnością znajdzie się jakiś ubek lub jakiś inny na stanowisku premiera socjalistyczny czubek. Podchwyci pomysł i stworzy Ministerstwo Wkrętów i Śrubek. Taki blues.